Cześć, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie, zarzuciłam z tyłu lampki. Wydaje mi się, że to będzie taki fajny akcent, zwłaszcza, że już niedługo mamy święta. Ale dobra, do rzeczy. Dzisiaj zapraszam Was na chat make-up. Będzie to chat make-up. W ogóle przepraszam Was za mój głos, ale po prostu dwóch dni tak boli mnie gardło, że masakra. Dlatego przepraszam Was za moją jeszcze większą chrypę niż zazwyczaj. Dzisiaj będzie chat make-up i będzie to chat make-up z kosmetykami, które dostałam ostatnio od drogerii ekobieca.pl. Robiłam dla Was również taki open box haul zakupowy z tej drogerii. Filmik znajduje się poniżej w opisie, dlatego zapraszam do kliknięcia w poniższy link. I dzisiaj będę robiła makijaż właśnie tymi kosmetykami. Postaram się użyć jak najwięcej kosmetyków właśnie z tej drogerii. Niestety będę zmuszona użyć na pewno czegoś Dobrowi, co używam zawsze, ponieważ nic Dobrowi sobie z tej drogerii nie zamówiłam. Będę również zmuszona użyć bronzera oraz różu i prawdopodobnie rozświetlacza. I ten filmik będzie troszeczkę długi, dlatego przygotujcie sobie kawę, herbatę lub cokolwiek. Jak widzicie, nie mam na sobie w ogóle żadnego makijażu, a na twarzy wyszło mi dwa po prostu piękne pryszcze. Ale dobrze, bo to będzie jakiś sprawdzian na podkładu i korektora, który mam zamiar sobie w tym filmiku użyć. Także jedziemy. I zacznę nietypowo u mnie, bo od podkładu ja zamawiam sobie podkład z Bourjois i to jest Hilti Mix. Ja mam w kolorze 51, czyli Light Vanilla. I będę dokładała go takim chińskim puchaczem, którego już na pewno dobrze znacie. Zobaczymy, jaki to jest kolor. On wygląda na dłoni tak. Jak widzicie, jest nie jest jakiś bardzo lejący, bardziej bym powiedziała, że jest gęsty. I nakładamy go na twarz. Powiem Wam, mocno kryjący. Powiem Wam, że używam tego podkładu pierwszy raz. Te kosmetyki w ogóle używam Cię pierwszy raz. Nie używałam ich jeszcze, bo chciałam Wam zrobić po prostu ten filmik. Dobra, dość ładnie kryje. Czekajcie, może się do Was troszkę przybliżę. I powiem Wam tak. Odcień jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Konsystencja też fajna. Jest taki bardzo kremowy. Krycie powiedziałabym średnie, niemocne. Jest to pierwsza warstwa, więc nie wiem, czy nakłada drugą, bo nie chcę sobie zrobić maski na buzi. Ale jakiegoś mega krycia to on nie ma. Widzicie, że tych dwóch pryszczy tak średnio przykrył. Teraz jeszcze na nie nałożę większą warstwę. Ale kolor jest chyba fajny. Mam nadzieję, że nie będzie się tak utleniał jak ten 123 Perfect, ponieważ tamten to jest jakaś masakra. Strasznie się utlenia, zobaczymy jak będzie z tym. Krycie jest średnie, ale na co dzień wydaje mi się, że jak najbardziej wygląda dość spoko. Z tym, że nie przykrył tych trzech, powiedzmy, dziadów, które tutaj mam. Dobra, spróbuję zakryć jeszcze korektorem z Catrice. Powiem tylko tyle, że do brwi używam teraz ostatnio i po prostu zakochana jestem w tym cieniu. To jest kolor Tattoo numerek 40 i on wygląda w ten sposób. To jest taki zimny brąz, który do moich brwi bardzo fajnie pasuje. Robię brwi i zaraz do Was wracam. Dobra, brwi mam zrobione i teraz nałożę sobie korektor pod oczy. Ja mam korektor z Catrice i to jest Light Reflecting Concealer i ja mam w kolorku 010 Ivory i wygląda on w ten sposób. To jest takie metalowe, srebrne opakowanie i on jest wykręcany. I jak on kryje? No kolor ma fajny. Póki co. Obawiam się, że nie będzie on zbyt wydajny, bo te wykręcane korektory są zwykle po prostu mało, jest bardzo mała pojemność i nie są jakoś mega wydajne, no ale zobaczymy. Ok, rozmawiam sobie to palce. Powiem Wam, że krycie ma też spoko. On ma taką fajną konsystencję, którą ja lubię, czyli tak jest bardziej masełkowy. Broń Boże, nie jest wodnisty. Bardziej jest taki jak masełko, czyli fajnie się z nim pracuje. Krycie ma również średnie, dlatego to wszystko jak na co dzień jest jak najbardziej spoko, wydaje mi się. Dobra, mógłby być on troszeczkę jaśniejszy, ale nie jest źle. On mi się bardzo, widzę, stopił. Oczywiście przepraszam za podgląd, który jest tutaj z boku. Stopił mi się troszeczkę z podkładem, ale nie jest źle. I nam go może jeszcze troszeczkę, żeby bardziej poczuć te wory pod oczami.
bierzemy się za oczy. Ja jako bazę będę używała oczywiście kamuflaża z Catrice i to jest numer 010 Ivory i nakładam go na górną powiekę ruchomą. Dobra, powiekę przypudruję sobie pudrem z Hen i to jest numer 303 i to jest puder ryżowy. Ten puder, nie wiem czy będę go używała na twarz, bo on jest troszeczkę ciemny moim zdaniem. Chyba użyję sobie tego pudru fixera. Tego. Chyba go użyję na całą twarz, jestem bardzo go ciekawa. To jest puder ryżowy, także on jest transparentny, więc chyba będzie lepszy od tego, ponieważ ten jest mega ciemny jednak. Dobra, ale na powiekę go spróbujemy. A ja nie chcę się, broń Boże, przyciemnić na twarzy. Aha, jest ciemniejszy, bo widzę, że już, że się po prostu korektor przyciemnił po tym pudrze. No ale zobaczymy. Ok, oko jest przypudrowane i teraz przechodzimy do najważniejszej części u mnie, czyli to są oczy. Ja będę używała do tego paletki ze Slicka, która nazywa się Sunset i to są takie kolory bardzo ciepłe, bardzo jesienne i nie wiem jeszcze co wybiorę, ale oczywiście postawię chyba na mocne oko, jak to u mnie bywa i chyba wybiorę coś z tych właśnie, z tych odcieni i w kąciku chyba zrobię takie żółte, no zobaczymy jeszcze. Ale to wyjdzie mi w praniu, bierzemy się oczywiście na Slicka, ja jestem przygotowana, że będzie w porządku, bo Slick jeszcze chyba nigdy mnie nie zawiódł, także jedziemy. Zacznę od tego cienia, może tutaj, tego pomarańczu i nałożę go na środek powieki. Genialnie. Slicki mnie nigdy nie zawodzą, po prostu nigdy w życiu. Po prostu ten makijaż tak podbija tęczówkę oka. On jest tak naprawdę dobry do każdego koloru tęczówki. Do zielonego, niebieskiego, brązowego, każdy po prostu cień maksymalnie podbije kolor waszego oka. I teraz będę używała tego najciemniejszego cienia. To jest taki fiolet połączony, nie wiem, z taką oberżyną, z takim z czymś też właśnie bordowym i nałożę sobie go w zewnętrznym kąciku. On nie jest jakiś bardzo ciemny. Super te cienie, bardzo mi się podobają. Ok, teraz użyję sobie w wewnętrznym kąciku oka ten żółty cień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na całą dolną powiekę nałożę sobie ten rdzawy cień, który był na środku górnej powieki. Ok, teraz to wszystko rozblenduję. Dolną linię wodną podkreślę sobie beżową kredką z Inglota i to jest numerek 05. Jeśli oglądacie moje makijaże, tak wiecie, że ja bez kreski rzadko robię jakikolwiek makijaż i użyję do tego celu eyelinera z Pierre René i to jest żelowy eyeliner w kolorze czarnym, on jest wodoodporny, także robię krechę i zaraz do Was wracam. Dobra, kreska gotowa i jeszcze troszkę dołożę sobie tego cienia tutaj właśnie w tym miejscu, żeby fajnie połączyć go delikatnie z kreską. Teraz tusz, którego ja jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. To jest L'Oreal Telescopic. Powiem Wam szczerze, że to jest chyba jedna, druga rzecz, która jest, jestem najbardziej ciekawa, ponieważ pierwszą był podkład, drugą jest ten tusz. Fajne jest to, że ta szczoteczka jest naprawdę mega wąska. Ja nie mam pojęcia, jak ten tusz będzie malował rzęsy i jeszcze go nie używałam. Także zaraz się okaże. Delikatnie podkręciłam sobie rzęsy zarodką, ale po prostu tak, bardzo delikatnie. No i jedziemy z tym tuszem. To jest pierwsza warstwa. Troszkę nam te rzęsy skleja, mimo że producent zapewniał, że coś takiego się w ogóle nie dzieje.
Ale jedno jest pewne, że bardzo ładnie je wydłuża. Powiem Wam tyle, że bardzo łatwo się maluje te rzeczy tą szczoteczką i bardzo szybko. Dobra, i czas na połówki z Ardelią ja numer 318 i będę je przyklejała na kleju Duo. Zobaczcie, ile ja nałożyłam kleju na te rzęsy. Prawie nic, naprawdę tyle Wam wystarczy. Dobra, rzęsy przyklejone. U mnie są one naprawdę słabo widoczne, bo ja mam dość długie swoje rzęsy. Więc one, powiedzmy, są tej samej długości co moje rzęsy, ale jeśli macie rzęsy krótkie z natury, to u Was będą one wyglądały po prostu przepięknie, bardzo naturalnie. One są bardzo leciutkie, bardzo drobniutkie. Ja troszeczkę sobie jeszcze przetuszuję, żeby one po prostu były u mnie widoczne, bo jeśli są niewytuszowane, to niestety one znikają kompletnie. Jak powiedziałam wcześniej, będę używała sobie tego pudru z Ekocery, bo obawiam się, że ten z firmy Hean będzie po prostu dla mnie zbyt ciemny. I pędzelkiem będę go wklepywać. Zobaczymy, jak on długo utrzymał u mnie efekt zmatowienia, ponieważ u mnie moja skóra dość dobrze reaguje na podkłady, na pudry ryżowe, także mam nadzieję, że on też będzie spoko. I czas na resztę twarzy i zrobię to już poza kamerą, ponieważ to będą produkty, które ja używam praktycznie co chwilę. Będą to oczywiście bronzer z Makeup Revolution, róż z Makeup Revolution oraz rozświetlacz, również z Makeup Revolution, dlatego robię to i zaraz widzimy się znowu. Wracam do Was wykonturowana i teraz ostatnia rzecz, która nam została, to są usta. I ja mam trzy szminki, które zamawiałam sobie od Ekowieca i mam dylemat, bo nie wiem, którą sobie wybrać. I mamy tak, Essence. Ona jest taka bardzo naturalna i chyba nie wiem, czy jej nie użyję. Mamy czerwień, która średnio mi tutaj pasuje, bo to będzie już chyba za dużo. Chociaż ona nie jest jakoś bardzo mocna. I mamy drugą Freedom i coś takiego. Spróbuję sobie tą Essence i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że nie wiem, czy ona nie jest zbyt różowa. Zobaczymy jeszcze tą Freedom. Zobaczymy Freedom, ale tą jaśniejszą. Zbyt jasna. Dobra, została nam jeszcze ta czerwona i zobaczmy tą czerwoną, jak to będzie wyglądało. No i co myślicie? Bo ja sama nie wiem, ale chyba zostawię sobie jednak tą czerwoną. To da nam taki efekt naprawdę już bardzo, ale to bardzo jesienny. I powiem Wam tyle, że te pomadki z Freedom, one naprawdę mają bardzo fajną konsystencję. Mimo, że są mało napigmentowane, bo jakaś pigmentacja tutaj nie powala, to mają fajną taką formułę, która jest bardzo miękka, nie obciąża ust i naprawdę fajnie te usta nawilża. Także naprawdę jest spoko. W ogóle nie czujemy... O, co mi się tutaj ten... W ogóle nie czujemy tej szminki na ustach, także dla mnie to jest naprawdę super, bo ja nie lubię, jak mam takie ciężkie usta. Po prostu nawet jeśli mam mało szminki, w sensie mało cienko nożną szminkę, ale ją czuję, to już czuję pewien dyskomfort na twarzy. Dobra, i tak prezentuje się skończony makijaż. Podsumowując krótko rzeczy, które mam na twarzy. Zaczynając od podkładu, powiem Wam tak, podkład spoko. Widzę, że na razie mi nie ściemniał. Nie widzę, żeby była jakaś duża różnica między momentem, w którym go nałożyłam, a teraźniejszością. Także jest on chyba spoko. Kolor dla mnie jest jak najbardziej w porządku. Odcień ma żółty, jest fajny. Krycie mogło być troszeczkę większe. Chociaż jeśli macie cerę, która nie ma jakichś przebarwień, pryszczy i tak dalej, to będzie dla Was naprawdę fajny podkład. Dwa, korektor. Korektor pod oczami jest widoczny bardzo średnio. Cienie. Cienie jak zwykle super, jestem na tak, uwielbiam ogólnie sneaky. Tusz do rzęs jest w porządku. Wydaje mi się, że jeśli chwilę poczekam z tym tuszem, żeby on troszeczkę, można powiedzieć, przesechł, to będzie on dużo lepszy, ponieważ teraz jest troszeczkę za bardzo wodnisty, przez co
te rzęsy są jakby bardziej wyciągnięte i bardziej rozdzielone, a ja wolę po prostu efekt takich bardziej naturalnych tych rzęs, żeby one były tak troszkę bardziej, mocniej zagęszczone niż są teraz. Oczywiście arderki super, u mnie są, jak widzicie, mówiłam wam wcześniej, mało widoczne, ponieważ ja mam dość długie swoje rzęsy, więc u mnie one jedynie mogą delikatnie zagęzić, ale na pewno nie wydłużą, nie wyciągną mi tego oka. Co jeszcze używam? Aha, puder ten Ecocera, spoko, fajnie ma to, zobaczymy jak on się sprawdzi u mnie, jeśli pochodzę w tym makijażu dłużej. Co jeszcze? Usta. Usta w porządku. Te szminki z Filo naprawdę są bardzo fajne, zwłaszcza że koszt tych szminek to jest 5 zł. I naprawdę za takie fajne należenie i fajne kolory, naprawdę cena po prostu jest bajka, po prostu bajka. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o takich filmikach, czy chcecie ich więcej, czy też nie. Zostawcie mi komentarz oraz zostawcie mi kciuk, które się takie filmiki wam się podobają. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mojego bloga, Instagrama oraz Facebooka. Żegnam się z wami, dzięki za uwagę i do zobaczenia, pa, trzymajcie się.